wszystkich Państwa serdecznie na naszej wspólnej z Panem Starostą konferencji, którą chcieliśmy poświęcić wydarzeniu, które odbędzie się 20 lipca w Raciborzu, czyli koncert Lata w Radzie, w ramach którego odbędzie się duży piknik całodzienny, jak również koncert 1,5-godzinny w godzinach wieczornych, transmitowany w tym wypadku nie przez radio, a przez telewizję polską, program. Jak powiedziałem, to jest wydarzenie wyjątkowe o znaczeniu ogólnopolskim. Takich koncertów w Polsce ma być w ramach turu Lata z Radiem 8. Jeden z nich odbędzie się właśnie w Raciborzu. No i ważne jest to, że to jest po pierwsze cały dzień, są to media ogólnopolskie, oprócz pikniku, kilku wejść w trakcie dnia. Potem mamy koncert, który jest, jak mówiłem, transmitowany przez telewizję. Zależało nam na tym, żeby była taka impreza o znaczeniu ponadlokalnym, a można powiedzieć ogólnopolskim, ponieważ uważamy, że Raciborz i powiat raciborski zasługują na to, żeby promować nasze osiągnięcia, nasze możliwości w skali szerszej niż tylko tutaj region, czy nawet województwo. Stąd taka decyzja. Bardzo dziękuję też panu staroście, że i zarządowi całemu zresztą powiatu, że przystali na tę propozycję i mogliśmy to wspólnie z powiatem zorganizować, bo nie ukrywajmy, że to jest nasza wspólna sprawa i ta impreza jakby pokazuje, że duży może więcej, czyli możemy razem wiele zrobić. Impreza odbędzie się, mówię o koncercie, odbędzie się na placu Długosza, tam stanie scena. Scena chyba taka, która jeszcze w Raciborzu nie stała, w tym sensie, że tak duża. Ale tu też nie chodzi o to, żeby się tutaj przepychać jakimiś rekordami. No liczymy na to, że przy tej ilości wykonawców ten koncert będzie no, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i powiatu, i Raciborza, a myślę, że i szerzej, bo tutaj zaraz powiemy, kto wystąpi, a wystąpi między innymi Kilaw, Anna Dobrowska, Natalia Nikiel, Lady Punk, Michał Szczygieł, Zakopałem, Majka Jeżowska, Kasia Cerekwicka, Stachulski, Filip Lato. Szanowni Państwo, Pan Prezydent już bardzo wiele powiedział. Myślę, że przede wszystkim warto powiedzieć, że otwieramy się na całą Polskę. Mamy co pokazać, mamy świetnych mieszkańców prowadzących niejednokrotnie biznes. To ma być również magnesem do pokazania naszych miejsc, zarówno w mieście. Między innymi mamy Muzeum Arboretum Lamy Morawskiej. Mamy wiele fantastycznych gastronomów, ale oprócz tego mamy Zamek Piastowski i wiele wspaniałych miejsc. I poprzez to wydarzenie chcieliśmy zaprosić do odwiedzenia Raciborza, do odwiedzenia naszego powiatu. W tym miejscu również chciałbym podziękować prezydentowi, bo myślę, jest to wspaniała promocja. Pan prezydent wspomniał, duży może więcej. Pokazujemy poprzez współpracę miasta i powiatu, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zorganizować coś fantastycznego i pokazać się na ogólnopolskiej scenie, jeśli chodzi o w tym przypadku wydarzenie. Nie jedno, bo szanowni Państwo, dopowiem jeszcze, że to oczywiście wydarzenie, które będzie miało miejsce 20 lipca, ale wspólnie z Panem Prezydentem w tym roku akcja Wakacje w Powiecie, akcja Lato w Mieście, największa tego typu akcja, gdzie we wszystkich naszych placówkach, zarówno powiatowych, jak i miejskich, bardzo wiele się dzieje. I to przede wszystkim również dla młodzieży z miasta, z powiatu, super wydarzenie. Ale w dniu dzisiejszym chcieliśmy bardzo serdecznie zaprosić 20 lipca do Raciborza, do powiatu raciborskiego, koncertowa trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską. Zapraszamy serdecznie. Tak, dziękujemy. Proszę bardzo, jeżeli są jakieś pytania, to... Dobrze, usłyszałem plac Długosza. Tak, nie zamek na 100%. Szanowni Państwo, tutaj jest pomysł taki ze względu na spodziewaną ilość osób, ze względu na przebogaty repertuar, któryśmy przed chwileczką Państwu powiedzieli. No wspólnie z Panem Prezydentem wizytowaliśmy oczywiście z osobami, które no, znają się na tym. Te dwa miejsca, zamek jest miejscem no, naprawdę fantastycznym, ale ze względu na spodziewaną ilość osób, no nie pomieścimy takiej liczby gości, którzy mają zawitać do Raciborza.
Stąd pomysł, aby na zamku oczywiście tych transmisji całodziennych w tym miejscu będzie więcej, więc baza między innymi TVP, która będzie pokazywała te najfajniejsze miejsca miasta i powiatu, będzie na Zamku Piastowskim, a całość pikniku odbędzie się na Placu Długosza ze względu na gabaryty. No, pan prezydent wspomniał, największa scena w historii gdzieś tam naszego miasta. Myślę, że takiego koncertu również nie było z taką ilością gwiazd. No jest potrzebne po prostu miejsce, musi być bezpiecznie, musi być dużo miejsca na różnego rodzaju również te około eventowe rzeczy. Mówimy tutaj również o pewnej gastronomii, więc Plac Długosza na pewno to miejsce w centrum Raciborza, które się optymalnie sobie nadaje. Mhm. Te wejścia antenowe, jeżeli można zapytać z TVP, czy z Lada Zaradi, no one już są określone? Gdzie będą Państwo jakby... Nie, to jest wszystko jakby kwestia naszego jeszcze dogadywania się z telewizją. Nam zależy na tym, żeby w trakcie tych kilku wejść, które będą chociażby w pytaniu na śniadanie, żebyśmy mogli pokazać to, co mamy najlepsze w Raciborzu. To jest jedyna okazja do tego, żeby promować, może nie jedyna, ale najbliższa okazja, taka dobra ogólnopolska do promowania Raciborza. I będziemy te miejsca pokazywać i ustalimy oczywiście z telewizją, co to będzie. Też warto może podkreślić, że ten koszt, który ponosimy, no on może nie jest mały. Oczywiście on będzie zmniejszony o udziały sponsorów, bo my ze sponsorami rozmawiamy i wiemy już, że na pewno sponsorzy są zainteresowani udziałem w tej imprezie, swoim jakby takim reklamowym, bo dla nich też to jest korzyść, dlatego że ten czas antenowy, który będą mieli przy okazji koncertu i pikniku i tych wejść, no on, gdyby go przeliczyć tak na normalną reklamę, to on jest 10 razy tańszy, tak, w stosunku do tego, co normalnie trzeba zapłacić w telewizji za reklamę. Jakiego procentowego udziału tego sponsoringu się Pan spodziewa? Czy to jest... Nie chcę przesądzać w tej chwili, jak największego. Powiedziałbym tak, jak największego, bo myślę, że mamy firmy, które z naszych rozmów wynika, no, są zainteresowane. Ja, jeśli można, to dopowiem, szanowni Państwo, bośmy rozmawiali również o tym, że to ma być magnes, żeby mieszkańcy, turyści, ludzie przyjeżdżali na Raciborszczyznę, zostawiali tu środki finansowe. To też jest ukłon, to co z Panem Prezydentem żeśmy ustalili. Chcemy wspierać lokalną gospodarkę na wielu płaszczyznach. Część osób na pewno skorzysta z noclegów, część osób skorzysta z różnych rzeczy, które można zakupić na miejscu, uda się do lokalnych restauracji i ma to pokazać również ten potencjał nas, jako Raciborszczyzny, jako Raciborza, że warto tu przyjeżdżać nie tylko przy okazji tego typu wydarzenia, ale mamy nadzieję, pomimo znaczącej kwoty, że to wydarzenie będzie miało bardzo pozytywny oddźwięk i w przyszłości również będzie miało taki pozytywny wizerunek. Poza tym spodziewamy się, że przyjadą też goście nie tylko z całego naszego powiatu mieszkańcy Raciborza, ale myślę, że i wielu mieszkańców Rybnika, Włodzisławia, Żor, Jastrzębia, a może i Gliwic będzie zainteresowanych tą imprezą, bo ona ma taką skalę, powiedziałbym, co najmniej regionalną, jeśli nie w sensie zainteresowania bezpośredniego, a ogólnopolską w sensie reklamowym. Podaliście Państwo godziny mniej więcej, bo tak widzę harmonogram jakiś. To jest harmonogram, który jest bardziej związany z budową całego zaplecza, tak? I to nie wiem, czy to dla Państwa będzie interesujące, że od 17 do 19 na przykład będą próby techniczne dzień przed. Ale można podać, kiedy będzie próba generalna, bo próba generalna jest tego rodzaju już koncertem, więc tak, ona będzie też, ona będzie, powiem tak, 20 lipca, jak koncert się zaczyna o tej 21, to na pewno ona jest parę godzin wcześniej. Mm-hmm. Czyli można koczować na Placu Długosza i się... A ktoś będzie zainteresowany. Koncert jest darmowy, tak? Więc to też warto podkreślić, w związku z czym no myślę, że nie ma potrzeby, żeby koczować, bo można na niego przyjść po prostu i zobaczyć to wszystko na żywo, nie podnosząc tak naprawdę żadnych kosztów, bo jak powiedziałem, on nie jest biletowany. Szanowni Państwo, ze względu na skalę tego przedsięwzięcia, oczywiście no, praktycznie tydzień poprzedzający będą pewnego rodzaju utrudnienia, no trzeba zbudować jednak... No mówię na Plac Długosza. Tak, jeśli chodzi o Plac Długosza, ale myślę, że warto dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców Raciborza i powiatu, ale nie tylko, takie wydarzenie zrealizować. Czy na któregoś z wykonawców Państwo się osobiście cieszą, jakoś szczególnie jest bardzo duża taka plejada? Panie redaktorze, myślę, że jeśli chodzi o te zespoły, któreśmy wspólnie przed chwilą z Panem Prezydentem przeczytali, jest to top
Off the Top, jeśli chodzi o polską scenę muzyczną, więc tutaj mamy nadzieję, że każda grupa wiekowa znajdzie coś dla siebie. Tak, widząc The Love i widząc Lady Punk, tak sobie myślę, że panie prezydencie, to są zespoły takie, które pan może szczególnie pamięta, kojarzy z Raciborzem lat 90., wtedy kiedy pan zaczynał karierę zawodową. Czy bardziej się panu kojarzy Przebój King, czy może Kryzysowa Narzeczona? Znaczy, jeśli pan pyta o nasz budżet miejski, który odziedziczyłem po poprzednikach, to tak, to Kryzysowa Narzeczona rzeczywiście, a do Kinga to będziemy dążyć. W najbliższym otoczeniu osób tak zdolnych, żeby na tej scenie dłużej wystąpić, ale jeśli oczywiście ma pan redaktor kogoś raciborskiego, kto mógłby tutaj zachować ten pewien poziom artystyczny, to jak najbardziej, bardzo chętnie byśmy takiego kogoś, czy to zespół, czy osobę indywidualną, jakiegoś piosenkarza, przy tej okazji by promowali. Ja tylko mówię, że my niestety ani solo, ani w duecie nie daliśmy rady. Nie przekreśla to szans innych. Oczywiście to nie jest oczywiste, że tam się ktoś da kogoś pleść, ale jeśli to byłby naprawdę ktoś o odpowiednim poziomie artystycznym, to myślę, że jest o czym rozmawiać. Tak? No typu któraś z któryś utworów, na przykład którąś z gwiazdą, wspólne wykonanie. Nie, no pan starosta dobrze zna tutaj wszystkich tych, którzy występują w ostatnim. Nie, to myślę, że lepiej by było, gdyby to było coś takiego może własnego. Jeśli już to ma być, to nie wiem, czy koniecznie gwiazda, a może potem jakaś wspólna piosenka, którą... Ale żeby to tak dobrze zrozumieć, bo można, że to panowie chcieli wystąpić. Nie, my nie chcieliśmy. My nie chcieliśmy, brońcie Panie Boże, ja tylko mówiłem, że... Bo padło pytanie było jakby, czy w ogóle była jakaś przymiarka. No przymiarka była niekoniecznie z naszej woli, tak? To może Ania wyszkoli trochę takich lokalnych artystów. No tak, ale... Znaczy, no ja bardziej myślałem o tych młodszych, typu Janek Górka i Granica, ci, którzy się tam gdzieś w ostatnim czasie próbują. Czyli panie redaktorze, jeśli można, to my oczywiście jako poet wielokrotnie korzystaliśmy, jeszcze między innymi choćby z pana Górki, zanim wygrał Voice of Poland, to już występował, więc my jako powiat widzimy i dostrzegamy tą naszą lokalną młodzież, nasze lokalne osoby, które mają doświadczenie. No, oczywiście no też repertuar trzeba niejednokrotnie tutaj zmieniać, ale jak najbardziej, jeśli będą takie gdzieś tam potrzeby, to my z prezydentem na pewno wspieramy takie wydarzenia. Ostatni co mnie przyszło do głowy, to pan prezydent Wojciechowicza, bo w Radiu Vanessa pan mówił, że to wydarzenie też ma służyć czemuś w rodzaju pokazania Raciborza jako miejsca, w ogóle zaistnienia go, jego na jakiejś mapie, nawet w połączeniu z jakąś promocją gospodarczą, w kontekście tych planów strefy gospodarczej nowej. Jak pan to jakby tłumaczy, bo no nie wiem, mi się to tak kojarzy, że jakiś telewizor bądź słuchacz radia, czy to będzie taki potencjalny inwestor? Panie redaktorze, jeżeli mówimy o tym, bo teraz mówimy już o Raciborzu, nie o powiecie, tak? To chociaż powiedek wie, ma takie same poglądy na tę sprawę i plany. Chcemy nadać nową energię, tak? To się robi w różny sposób. To się robi przez strefy gospodarcze, przez nowe połączenia komunikacyjne i tak dalej. Ale trzeba też robić przez tego typu wydarzenia, bo one są skierowane i na zewnątrz, jako pewna promocja, która przypomina, że halo, Racibórz istnieje, Racibórz jest, Racibórz jeszcze się nie zwinął całkiem. Będzie walczył. Z drugiej strony jest to przekaz też do mieszkańców. Nie mamy się czego wstydzić. Mamy dużo do pokazania, dużo do zaoferowania. Idziemy do przodu. To taki musi być przekaz i do jednych, i do na zewnątrz, i do wewnątrz. Chcemy w ten sposób, nie tylko w ten sposób, ale również w ten sposób pokazać i dać światu znać, że istniejemy i nie zamierzamy się poddawać.